i spokojnie teraz klepią na swojej połowie. To dopiero początek. Przegranie na prawą stronę. Moreno Sanchez. Dobre tutaj przejście. Wrzutka w pole karne. I strzał. I mamy pierwszą bramkę. Strzela zawodnik z numerem 22. Chociaż nie. Wydaje mi się, że był to z numerem 18. Czepicki Adrian. I teraz spokojnie będą rozgrywać. Chociaż tutaj spokój im w tym momencie nie pomógł, ponieważ przejmuje Gonsalves. On pędzi. Strzał, ależ tutaj ta piłka poleciała bardzo mocno. Przerzut na lewą stronę. Korczakowski Igor. Ciągle przy piłce. Dobra gra z Dzięgielewskim. Dzięgielewski nie ma do kogo zagrać. Do Igora. Wrzutka w pole karne. Mocno. Mocno tutaj było to naciągane. On dostał piłkę taką troszeczkę podrzuconą, zatem niewygodną. Pogubili się tutaj legioniści, mianowicie niski Nikodem. I na wysokości rzutu rożnego przy piłce utrzymuje się ŁKS Łódź. Tam jeszcze sito było, no ale piłka wybita. Krótkie rozegranie Stosikiem. Jeszcze wrzutka w pole karne, jest kolejna bramka. Jest kolejna bramka. Tym razem strzelcem bramki jest Ślązak Aleksander, czyli kapitan. Druga bramka. No zatem tutaj Legia troszeczkę jest w tym momencie pod ścianą. I przy piłce ŁKS mocny strzał oddany sprzed pola karnego, no ale zupełnie niecelna ta piłka. Cały czas szukają ataków, w tym momencie dobry przerzut na prawą stronę, piłka w środek, no ale dobrze ustawiony Lambrecht Igor wybija piłkę, znowu tutaj broni się ŁKS, jeszcze wycofanie, Tosik na prawą stronę, tam był Moreno. Moreno w tym momencie się rozpędza, pewnie będzie próbował strzelić jeszcze wrzutka w pole karne na sam koniec. Dobrze się tutaj zabrał, wrzutka kolejna w pole karne, ale tym razem spokojnie Trojan. Nojszewski Karol, mocna piłka, ale po odbiciu świetnie teraz zabrał się strzałek Igor. Wrzutka w pole karne, ale nikt to nie kończył, tylko spokojnie wybił piłkę z numerem. Legioniści próbują się utrzymać. Dobrze tutaj teraz zwiódł przeciwników. Świetne do Dzięgielewskiego, ale ten bramkarza. Tutaj bardzo wysoko jest ustawiony z prawej strony Moreno Sanchez Javier. On czeka na tą piłkę ewidentnie. Teraz pokazuje się do gry, ale nie dostał tej piłki, chociaż teraz już mają pod nogami. On tutaj lubi zaczarować. Tak właśnie robi. Szykuje się na strzał, jednak dobre rozegranie na lewą stronę. Leży jeden zawodnik ŁKS-u na polu. Ale cały czas przy piłce ŁKS. Jeszcze strzał. Dobrze tutaj Ziółkowski ustawił się, że wybił tę piłkę. Kolejny strzał, kolejna wrzutka. Cały czas walczą. Teraz przy piłce cały czas Moreno Sanchez. On ma tutaj wizję gry, zatem szuka dobrego podania. Mocny strzał! Ależ kapitalna bramka, to trzeba przyznać. Strzał, no, niesamowicie ciężki. Strzelił z numerem 23 Radziński Jowin. Tak potężny strzał, naprawdę można przyklasnąć, ponieważ przymierzył z prawej strony pola karnego. Zawodnicy z numerem 7 i 10 mocno rozpędzili ten atak, ale spokojnie zwolnili, bo zobaczyli, że kolegów nie ma. Teraz kapitalne przełożenie, może być niebezpiecznie. Chyba mamy kolejną bramkę, ale jednak nie. Kapitalna interwencja. Nojszewski Karol szuka tutaj kolegi. Na pewno będzie dalekie podanie. Tak się właśnie dzieje. Oj, tutaj się nie zrozumieli. Maciejewski Rafał szuka tego miejsca i strzał. Ale piłka omija bramkę. Marcel Wszołek dobrze tutaj do Gonsalvesa. On dobra wrzutka,
Ale tutaj za wysoka, chociaż nie, jeszcze piłka jest w polu karnym, jeszcze będzie strzał. Jest kolejna bramka, jest kolejna bramka, coś nieprawdopodobnego z numerem 14. Strzela Radaszkiewicz Maciej. Tutaj trzeba przyznać, że naprawdę zaatakowali dość wysoko. I przy piłce Legia, lewa strona. Może tu być bardzo niebezpiecznie. Cały czas grają, ponieważ przejmują goście i od razu piłkę pchają do przodu. I pędzi teraz z numerem 14. Nie kto jak Radaszkiewicz Maciej. On do kolegi, będzie próba strzału, jednak nie, zatrzymali się na chwilę. Mogli od razu atakować. I teraz piłka do środka, jednak próbował tam przycelować, strzela i dobrze był, dobrze to mało powiedziane, kapitalnie był ustawiony Ziółkowski Jan. Piłka cały czas pod polem karnym Legii, strzał po ziemi, szybka gra. Ale ŁKS dobrze się broni, chociaż Jędrasik Jakub wysoko ustawiony i znowu numer 14, na tego człowieka trzeba zwracać uwagę. Strzał i mamy kolejną bramkę, mamy kolejną bramkę. Samotna akcja zawodnika z numerem 14, Radaszkiewicz Maciej. Kapitalnie tutaj teraz Filip Laskowski, pomyłka i znowu przy piłce Sanchez Moreno do środka i mamy kolejną bramkę, mamy kolejną bramkę z numerem 8 Marcel Wszołek, 6-0. Marcel Wszołek strzela tutaj bramkę, no i Legia no nie postarała się. Jest tam niebezpiecznie, trzeba uważać. I pędzi cały czas ŁKS, jest rozpędzony, to trzeba przyznać. Tam próbował jeszcze zakręcić Sanchez Moreno, Gonsalves, jednak piłki nie dostał Karol. Niecelnie i będzie kolejna próba strzału. Strzał, ale zatrzymany był zawodnik ŁKS-u, chociaż jeszcze są przy piłce, jest jeszcze bramka, coś nieprawdopodobnego. Z numerem 22 Glapka Grzegorz strzela kolejną bramkę dla ŁKS-u, czyli koniec pierwszej połowy, jeszcze tutaj z numerem 22 Glapka Grzegorz postawił kropkę nad i, to trzeba przyznać. Ziółkowski Jan. Ależ tutaj niebezpieczne przejście. Pędzi teraz numerem 10 Gonsalves. I będzie rzut rożny, mocna wrzutka w pole karne, ale piłka uderza w siatkę na bramce. Poddenerwowani są zawodnicy ŁKS-u, bo od dłuższego czasu piłka w trenerzy ŁKS-u. Dobre przegranie w pole karne. Jeszcze jest przy piłce ŁKS. Mogą decydować się na strzał. Tak się dzieje, ale zupełnie niecelnie teraz mierzy Czepicki Adrian. Daleka wrzutka na drugi słupek. Tak się właśnie dzieje. Karol Nojszewski, ale niestety obok bramki nikt tego nie wykończył. Muszą tu poszukać gry. Oj, będzie niebezpiecznie. Karol Nojszewski. Jest tam groźnie z prawej strony. Legionistą na pewno się nie śpieszy. Chociaż powinno, przegrywają, a w tym momencie rozpędzeni idą środkiem boiska. Oj, teraz kapitalnie Pacek przy piłce. Pacek, ależ ta piłka zwiodła wszystkich ludzi. Świetnie tutaj przerzucił tę piłkę, mocno wypuścił piłkę Romanowiczowi. Jednak ten sobie z nią poradził przy piłce. Teraz Wszołek Marcel. Jednak szybko oddał, znowu przy piłce Wszołek. Wrzutka w pole karne, nikt tego nie kończył. Próbuje jeszcze do piłki
Dokładnie, z prawej strony jest Pacek, jednak piłka do środka, Skwierczyński Kacper. Skwierczyński Kacper, strzał, ale... No... Przed Kacper Skwierczyński, Igor, ale prosto w plecy, prosto w mur. Jeszcze będą próbować strzelić, ale bramkarz wyłapuje tę piłkę.